zestawienia, które nam przedstawił, wynika, że w Pabianicach dochód na jednego mieszkańca jest najniższy spośród tych 30 gmin i wynosi zaledwie 1931 zł. Dla porównania, w Kutnie to 3024 zł, w Łasku 2488, w Żgowie 3071. To stawia Pabianiczan w roli, jakby nie było, najbiedniejszych mieszkańców województwa. Co panowie zrobią, żeby ten obraz zmienić? I nie chcę słyszeć odpowiedzi, że sprowadzimy inwestorów, bo rozmawiałem z panią naczelnik Myczkowską z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ona powiedziała, że do stworzenia strefy ekonomicznej to mogą nam 4 lata nie wystarczyć, więc panowie w swojej kadencji mogą nie zdążyć tego zrobić. Co zrobić teraz, żeby Pabianiczanom żyło się lepiej? Jako pierwszy odpowie pan prezydent Zbigniew Dychto. Szanowni państwo, to ja powiem, że w Kleszczowie jest 33 tysiące na jednego mieszkańca. Tylko że to jest wzór, do którego powinniśmy dążyć. Natomiast na pewno nie zdążymy, bo to wynika z czego innego. Jaka jest możliwość dzisiaj pozyskania jedną z form, która jest kwestionowana? Jeżeli nie mam możliwości dzisiaj, żeby stworzyć przemysł, bo to, co pan powiedział, że strefa ekonomiczna to jest kilka lat, bo może się zjawić w każdej chwili inwestor, który, bo mieliśmy ich kilku, którzy chcieli wejść na pewne przestrzenie, ale oni przychodzą, oddalają się. Czy w Pabianicach są potrzebni jeszcze duże sklepy, dużo powierzchniowe? Moim zdaniem nie. Było powiedziane, jest 12. Nie możemy zamordować tych małych sklepików, bo oni chcą i są już kandydaci, do, wskazują pewne miejsca. Powinien być zachowany rodzaj przemysłu. Ja wiem o tym dzisiaj, że niektóre zakłady w Pabianicach funkcjonujące już poprawiły swój efekt ekonomiczny. Żeby nie chwalić, ale powiemy, narzędziówka. Mieli kłopoty, ale dzisiaj już mają o wiele lepsze zyski. Tym sposobem i dla nas zostają z ich, oni mają korzyść, ale miasto również. I stworzyć warunki do zamieszkania osoby, która będzie prowadzić przemysł. I dlatego też dla nas jest potrzebna obwodnica południowa miasta. Otwieramy w ten sposób powierzchnię około 150 hektarów, na których możemy budować mieszkania, bo to jest w planie zagospodarowanie przeznaczone na budownictwo. Co zrobić, żeby Pabianiczanie się bogacili, żeby nam żyło się lepiej? Tak. I to jest coś, że ci ludzie mogą prowadzić swój biznes poza. Jednym z elementów, który nam hamuje pewne zachowania rozwojowe, to jest plan zagospodarowania przestrzennego, który tej możliwości dzisiaj nam nie daje. Jest tak zbudowany, że musimy go tworzyć od nowa. Pan Bogdan Piotrowski, bardzo proszę. Proszę państwa, żeby odpowiedzieć na to pytanie, uważam, że trochę krótko mam, za mało mam czasu, ale postaram się zrealizować tą swoją odpowiedź. Wydaje mi się, że tak. Dzisiaj to zależy również od przedsiębiorstw prywatnych, które istnieją na naszym terenie. Najważniejsza sprawa, żeby te przedsiębiorstwa mogły liczyć na ulgi. Ja znam takie firmy w Pabianicach, które pracownicy pracujący jakby tak zwanego prywaciarza dobrze zarabiają. I oni również traktują tą średnią, bo są ludzie jeszcze poniżej minimum tej średniej. Ale proszę państwa, ja wiem, że wiele rzeczy nie zależy od nas, że zależy również od ustaw krajowych, czyli ubezpieczenia, różnego rodzaju podatki, które są z góry określone, ubezpieczenia społeczne, ale my również możemy wspierać lokalną przedsiębiorczość i przyczynić się do jej rozwoju. Jak będzie jej rozwój, będą miejsca pracy i proszę mi wierzyć, że rzetelność prywaciarzy również istnieje. Przede wszystkim zamierzam kształtować politykę rozwoju poprzez swą aktywną w dziedzinie urealnienia stawek podatku od nieruchomości. To, co się w tej chwili dzieje ze stawkami i to, jaką Rada Miasta podjęła decyzję o 300% wzroście podatku od nieruchomości od nowego roku, proszę państwa, zastanówmy się nad tym wszystkim. Tak, aby nie stanowił on poważnego obciążenia kosztów własnych działania firm. To przedsiębiorcy najlepiej wiedzą, jak w firmie rządzić tak, żeby ten pieniądz był większy nawet na zatrudnienie większej ilości ludzi i na większe płace. Proszę wierzyć, że te sprawy znajdują się w gestii Urzędu Miasta. Zamierzam także podjąć działania zmierzające do ulg, a nawet zwolnień w lokalnych podatkach zamiast na, tak, na przykład wzrost zatrudnienia. Inwestycje w rozwój przedsiębiorczości muszą to być działania prowadzone w oparciu o pewien program. Dlatego chciałbym opracować i wdrożyć program rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Dziękujemy. Który zapewni wszystkim równe szanse i stworzy w ramach posiadanych możliwości korzystne warunki rozwoju. Panie kandydacie, przywołuję do... o jasne i czytelne kryteria. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Wytek jako ostatni się pytanie.
Panie redaktorze, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, jeżeli mówimy o dochodach, to majątkowych, to mogą to być na przykład dotacje i środki przeznaczone na inwestycje. Dlatego nie uciekniemy przed inwestycjami. To mogą być także dochody na przykład ze sprzedaży majątku lub dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. A więc kluczem do wszystkiego są jednak w moim przekonaniu inwestycje, ale ja, żeby tutaj wyjść naprzeciw panu redaktorowi i tak się nie koncentrować cały czas na tych inwestycjach, to ja bym powiedział, że ja widzę takie jakby trzy główne kierunki działań, bo szanowni państwo, najwyższe dochody ogółem ma miasto Konstantynów Łódzki 3564 zł na jednego mieszkańca, a Pabianice 1931. Dlaczego? Zastanawiałem się nad tym. Konstantynów Łódzki, takie małe miasto, ma tak najwyższy dochód. Ano między innymi dlatego, że do Konstantynowa Łódzkiego trafia bardzo dużo środków zewnętrznych, unijnych. Bardzo dużo. Miasto nie jest jakieś super nowoczesne. Ja myślę, że Pabianice są nowocześniejsze, ale tam trafia bardzo dużo środków unijnych. I to jest jedna z trzech jakby dróg w moim przekonaniu, żeby tę sytuację poprawić. To znaczy za wszelką cenę starać się o jak największe wsparcie środków zewnętrznych, unijnych dla naszego miasta w każdej dziedzinie, w każdej. Inwestycje dzielą się, czy inwestorzy, na inwestorów produkcyjnych i rzeczywiście przygotowanie terenu, na przykład łódzkiej strefy specjalnej ekonomicznej tu w Pabianicach może potrwać, ja nie mam takiej wiedzy na dzień dzisiejszy, ale może potrwać dłużej, ale także dla tak zwanych inwestorów pomocniczych, gdzie potrzeba jest mniejsza działka do tego, żeby takiemu inwestorowi ją dać. Czyli i ściągać ostatnia sprawa pomocniczych. Pomocniczych. I ostatnia sprawa to jest bardzo dużym elementem dochodów Pabianic jest podatek od nieruchomości. Jeżeli będzie się tworzyć coraz więcej nowych dużych mieszkań. Musimy kończyć.